Cześć, witajcie. Kontynuując temat wyprzedażowy, dzisiaj zabieram Was na szybki przegląd najciekawszych produktów w promocji na polskie marki w drogerii Hebe. Jeśli filmik będzie pomocny i chcecie, aby ta seria pojawiała się cyklicznie, to zostawcie kciuka do góry, zachęcam do subskrypcji i już zaczynamy. Koniecznie zatrzymamy się przy gąbeczkach Konjac z Yasumi, bez których nie wyobrażam sobie mojego demakijażu i mycia twarzy. W moim odczuciu są najtańsze z najlepszych na rynku, a testowałam naprawdę różne. Dalej seria marki AA z niacynamidem na czele, dedykowana cerom skłonnym do niedoskonałości, tłustym, mieszanym. Osobiście polecałabym tonik, w którym mamy 5% tego składnika, który pięknie normalizuje produkcję sebum, zmniejsza widoczność porów i jest też antyoksydantem. W składzie też kwas migdałowy, który ma zbliżone funkcje i laktobionowy, który nawilża i rozjaśnia przebarwienia. Cynk będzie działał przeciwzapalnie. Poza tym serum booster z 10% niacynamidem, 2% cynkiem oraz pantenolem i alantoiną, które będą działały łagodząco. Prosty skład i konkretne stężenia. Dla cer skłonnych do niedoskonałości świetna opcja za niską cenę. Następnie Eveline i ich seria Beauty and Glow. Wszystkie sera mają ciekawe kombinacje składników, ale najbardziej przemawia do mnie serum rozświetlające, które jest połączeniem tych wszystkich. Zarówno właściwości normalizujące, antyoksydacyjne, przeciwzmarszczkowe i nawilżające. W składzie niacynamid, prebiotyki, witamina C, kwas ferulowy, peptydy, w tym argirelina, olej i ekstrakt różany, kwas hialuronowy, ekstrakt roślinny. Naprawdę ciekawa propozycja, jak zresztą i pozostałe z tej serii. Oczywiście w miejscu pianki do cery wrażliwej z ziai pustki, ale widziałam ją w aplikacji. Warto na nią polować, bo jest bezkonkurencyjna w tej kategorii. Następnie wspominana już w nowościach seria Creology Krystyny Jandy i krem pod oczy 70+. Poza konsystencją, która otula skórę dzięki zawartości 9 olejów i ekstraktów roślinnych, mamy technologię nośników składników aktywnych i ich aktywacji, w tym peptydów dla wygładzenia i napięcia skóry pod oczami. Tej serii Eveline nie trzeba przedstawiać i też nikogo nie zdziwi, że na półce brakuje serum multipeptydowego, które w moim odczuciu jest tańszym odpowiednikiem serum z ceramidami Basic Lab. A propos ceramidów, jeżeli szukacie czegoś odżywczego do dbałości o barierę hydrolipidową, nawilżającego z działaniem przeciwzmarszczkowym, to Bielenda seria Złote Ceramidy będzie idealna. Spośród wszystkich wariantów wiekowych najbardziej przemawia do mnie opcja 50+. Mamy tu bogactwo składników odżywczych, zapobiegających ucieczce wody z naskórka, jak oleje, kompleks ceramidów, trehaloza, a pod koniec składu dimetikone, który stworzy delikatną okluzję. Cery dojrzałe, suche i odwodnione na pewno się z nim polubią. Bielenda ma też serię Diamentowe Lipidy. Obiecująco wygląda serum dwufazowe, bogate w oleje, idealne do odbudowy, jak i dbałości o barierę hydrolipidową, zapobiegające ucieczce wody z naskórka, co w okresie jesiennych kuracji może być pomocne. Beta-karoten w składzie będzie ładnie wyrównywał kolory cery z równoczesnym działaniem przeciwzmarszczkowym. Ze względu na formę i skład przypomina mi nieco serum dwufazowe KOI. Promocji jest też mój ulubieńc do demakijażu, olejek z Faceboom. Lekka, jedwabista konsystencja, która świetnie rozpuszcza makijaż, filtry i zanieczyszczenia, doczyszcza pory, ładnie emulguje i się zmywa, a przy tym ma prosty skład. Z drogeryjnych i łatwo dostępnych produktów jest to jedna z lepszych opcji. To teraz Mia. Ceny regularne nie należą do najniższych, ale wiem, że wiele osób je lubi. Moją uwagę przykuło serum z prebiotykami, które sprawdzi się na cerach skłonnych do niedoskonałości, a także z przebarwieniami czy rozszerzonymi porami. W składzie 5% kompleks azeloglicyny, 2% niacynamidu, po 2% prepozbiotyków oraz ekstrakt z czerwonej akacji. Kolejna nowość z marki Sielanka, tym razem peeling kwasowo-enzymatyczny do skóry głowy, który ma skutecznie oczyścić i odblokować mieszki włosowe. W składzie są też glinki, które odbiją włosy u nasady i zmniejszą przetłuszczanie. Coś czuję, że to będzie hit za niewielką kwotę. Pustki na tej półce nie są przypadkowe, bo są to nowości z Anwen. Od dłuższego czasu jestem zakochana w odżywkach bez spłukiwania, a opcje z podziałem na składniki pech brzmią świetnie. Oczywiście brakuje emolientowej, ale kupię przy kolejnej okazji. Kolejna jest Dermika, która według mnie ma zbyt wygórowane ceny regularne, ale w promocji zwróciłam uwagę na serię z algami, złotą i kawiorową, które są bogate w witaminy, minerały, mają działanie przeciwzmarszczkowe, a na których opiera się chociażby marka Sensum Mare. Muszę jeszcze dokładnie porównać składy, ale ze względu na zawartość alg możliwe, że będzie to tańszy zamiennik. Tutaj złapałam za krem na dzień 60+, SPF 20, ale osobiście wybrałabym krem Elixir na noc.
Nie odchodząc daleko, seria z kawiorem. Po analizie składu najbardziej przemawia do mnie opcja 60+, ze względu na zawartość stymulatora kolagenu w stężeniu 1,7%. Ogólnie mamy tutaj konkretne stężenia, tak jak ekstrakt z kawioru 2%, z czarnej perły 2%, olej kokosowy 4% i skwalan 5%, co może nam dać cały obraz proporcji składu. Krem będzie na pewno bardzo odżywczy, idealny do cer dojrzałych. I jako bonus dwa produkty, które nie są polskie, ale są w promocji i myślę, że warto o nich wspomnieć. Pierwszym z nich jest serum pod oczy z marki Revuel. Ogólnie widzicie tutaj parę produktów, natomiast ja osobiście mam to serum pod oczy. Duża pojemność 30 ml, może być też stosowana oczywiście na twarz. W składzie peptydy, stąd ten efekt botoksu, aminokwasy, które są składową kolagenu, kwas hialuronowy, ekstrakty roślinne, w tym z alg, kompleks nawilżający. Jest to naprawdę świetna opcja do wzbogacenia swojej pielęgnacji pod oczami. Ostatni produkt jest zarówno moim, jak i Waszym hitem, bo jest to filtr do twarzy SPF 50 z marki Nivea. Lekki, nie bieli, nie roluje się, nie szczypie w oczy, daje matowy efekt, wręcz upiększa tą skórę, a dodatkowo jeszcze zwalcza przebarwienia. No po prostu ideał. To już jest cały przegląd, uwzględniłam tylko takie produkty, które osobiście mnie zainteresowały, które uważam, że są warte nawet tej promocyjnej ceny. Oczywiście w aplikacji ten asortyment jest bardziej rozbudowany, jest też jeszcze taki kupon rabatowy 10 zł, jeżeli w swoich zakupach przekroczycie 99 zł. Mam nadzieję, że ten filmik był pomocny, że miło spędziliście czas. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka do góry, zachęcam też oczywiście do subskrypcji mojego kanału i już do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!